Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus, a to jest Assassin's Creed Origins. W końcu nadszedł ten czas, jeszcze tylko sobie zerknę na mapę, upewnię się, że mamy tu w miarę wszystko poza tym jednym. Opędzlowane, tak jest, zadania, przysięga Bajeka i fałszywa wyrocznia. Tylko to nam pozostało. Wyposażenie raczej nie, ale zdolności mam chyba właśnie, dwa punkty, więc coś moglibyśmy sobie tutaj, przepraszam, spróbować ogarnąć. Gdy unosisz się wraz z senu, naciśnij, aby oznaczyć cywila lub zwierzę, zobaczyć ścieżkę, jaką się aktualnie poruszają. Nie, niekoniecznie. Strzały. Naładować swój silny atak. Będziesz łamał tarczy i przewracał wrogów. Fajne, podoba mi się, biorę. Podwojenie obrażeń zadawanych podczas przełamania. Okej, a przełamanie jest czym? Nie wiadomo. To jest przełamanie? Nie, to jest ładowanie silnego ataku. Po przełamaniu możesz dalej atakować kombinacją lekkich ataków. Ło kurde, jakie niesamowite. Punkty doświadczenia za przełamanie. Czym jest? Aha, tu jest przełamanie. Gdy pasek adrenaliny jest pełen. A, dobra, o to chodzi. Okej. Możesz atakować będąc w powietrzu. Twoja adrenalina na początku starcia jest naładowana w połowie, też ciekawe. Atak i pchnięcie. Przytrzymaj po lekkim ataku, aby wykonać kombinację pchnięcie i atak. Fajne! Czyli robię lekki atak i przytrzymuję. Aha. Okej, no dobra. Byle pamiętać, że mam coś takiego i będzie okej. Dobra, mogę się tu przefast travelować delikatnie? Mogę. To tak też zrobimy. Tu będę fast travelował. No, ogólnie nie mam tego w zwyczaju, ale... Gry z tak ogromnym, otwartym światem. Myślę, że wręcz tego aż... wymagają. Proszę tutaj uczciwych ludzi nie nagabywać. Dobra, osiągam poziom Meduna Muna. Zobaczmy, gdzie jest Meduna... Czy on już jest tutaj? Zaraz, czekajcie, on już jest tak blisko? 50 metrów ode mnie? To ja się tylko wespnę na mur, skoczę mu na łeb i już? Jestem zaintrygowany. A no, gdzieś tam jest bardziej pod tym, ale... Ale może uda się go dorwać zaraz, oj. O, cholipka, ale mnie tu kurna pozauważali, no ale cóż, no trochę... Trochę się prosiłem, nie? Trochę się prosiłem. Będąc tak nieostrożny, mogę się tu schować i dadzą mi spokój? Raczej nie, bo chłop we mnie strzelał, więc chyba wie, gdzie jestem. Ale poczekajmy, zobaczymy. Oj, chyba nie. Oj, chyba bardzo mocno nie. Dobra. Sorry, panowie. Umarł bardzo ładnie. You shit, mówisz na mnie tak brzydko? O kurde, duży. Dobra, idziemy na Meduna Muna. Raczej nie będzie chciał stąd wyjść, więc... Ej, dobra, chwilę, bo ja sobie tak wlazłem. Mówię, nastukam im wszystkim. Ale tu jestem bardzo daleki od nastukania im wszystkim. Ała. Dobra, zróbmy sobie to przełamanie. Nie, to jakaś furia kurna tutaj. Ała. Dobra, duży padł. No i bardzo nieelegancko to zrobiłem, muszę przyznać. Ale muszę przyznać, że tę umiejkę, którą sobie przed momentem wykupiłem,
całkiem jest zabójcza. Nie wiem, czemu przed chwilą sobie bzdurałem, że mam... będę miał spowolnienie czasu podczas... podczas celowania. A no jak to desynchronizacja? Przecież miałem jeszcze kupę życia. No ale gówno. Dobra, no moja wina, wlazłem na pałę jak kretyn, to... się nie ma co dziwić. Się rzuciłem na walkę, kurna, z całym szwadronem. Chłopiec w tym samym miejscu? Nie, teraz chyba jest bardziej otwarty? Nie, zaraz zobaczymy. Dobra, poczekajmy teraz. Metodycznie. No tak, teraz wędruje, a wtedy się zatrzymał pod tym... pod tym daszkiem i nie szło go dorwać. No i to było to. Co prawda oberwałem, byłem w animacji, ale... You have returned. To right your wrong. I die, my work unfinished. So close, so very close to ushering in the perpetual rule of the strong and virtuous. What you? What immortal give us the power of the gods? What is one boy? What is one boy? Papa? Teraz będziemy mieć wspominkę tego, co tu się stało? Chyba tak. So close. Ej, łamo. Okej. Ej! Well, I can try. This way I'll get two. Sure. Well... up. Strong. Ready? Yes. Oh, you made me miss, you. Remu, come here. I found a Heineken. A real one? Yes. Ah, go ahead. You're gonna love it. There's like 16 hyenas. And they're so dark and scary. Well, you know what? I'd rather go hunt with my papa. You always get too scared. Hey. Hey, hey. Let's go on a real hunt. Huh? All right. Come, come. What are we hunting? The Oracle wants the pelt of an ibex stag for the ceremony. You will stand next to the Pharaoh, won't you, Violet? You're the Magi. When I'm Magi, I'll stand next to the Pharaoh. You'll never be Magi. You're too scared. That's not true. What about the hyena kids? Shut up. Enough, you two. Chłopci po dziecku ciśnie. Weź zareaguj jakoś, Bajek. It makes you faster. It is up ahead. Can I come? Hey, your mother's waiting for you. All right. See you at the ceremony, Hamu. Bye, Chanzura. The herd is around here. We don't want just any stag. We want the pack leader. Which one is he? Big, with giant horns. Quite. Dobra, nasz orełek znalazł. Znaczy, sokół, jaszcząb, nie wiem. Semu w każdym razie. I scared them. It's okay. And more time for us to spend together. Enjoy the journey. Cześć. Shit. Did you hurt him? A clean shot. Myślę, że wcale. Hardly hurts at all. Let us get that help. Został w nos. We will take this to the Oracle before it gets dark. One day, I want to shoot an arrow through the sun. You can.
Your arrow will have to become Senu. Imagine, all my arrows are Senus. Then I'll be able to hunt anything. You said you'd like to see the Pharaoh up close. Yeah. What if you stand with me by his side? Can I do that? As my son and the future Magi, yes. Papo, what is a Magi really? The first Magi was a protector of the Pharaoh. But now, it means you must protect all the people of Egypt. Not just protect them, but work for their well-being. Oh, Papo, I'm so excited to be Magi one day. You know all the secrets of Siwa. What if I never grow up to be a Magi? Of course you will. You are my son. But I get scared. I try to be brave, but sometimes it's hard. Hold on. Let's go this way. When I was about your age, sometimes I got scared too. Your grandfather was a well-known Magi, and he wanted me to bring honor to the family when I succeeded him. Yeah? One day, he took me up this way. At the top, he said something to me. A później tu umarłem. Single one. Mnie zabiły jakieś przekoksy. It changed me. What word did your father say? Jump. Don't think so long. Jump. Yes, Papa. Gdzie to zrobić? Ale słyszeliście o urazach kręgosłupa? Come back. You're not ready. I can do it, Papa. I can. Shut up, you filthy little shit. Help! Help me! That's Chanzira. I said shut up. Run home to your mother. Chanzira will be fine. I will take care of it. Magi Bayek! Go. Now. I'm scared. I don't want to go home alone. Oh, Emu, just do what I say. Please. Go! Magi Bayek! I'm indeed Magi here. Who summons me? Sheath your weapon and follow me. You said you only wanted to talk to him! Oh! Wyglądał na przekoksa. Come. Czy to jakiś ambush na mnie? Who are you to give commands to me? You piece of shit. We don't have time to piss away. Okay. I'll get this in my range. Szybko poszło. Ten jest w ogóle za silny. Tym też nic. No przecież piąty poziom, Bajek, co ty byłeś? Byłeś Magi'em siły, byłeś... Pipka byłeś, kurna, rok temu. Teraz to byśmy dali radę nawet temu, kurna, dużemu. Make a sound and you're dead. What took you so long? Didn't want to be seen, sir. Kept to the shadows. Meduna Moon jeszcze taki żywy? We are pleased you have joined us, Magi. It is of great importance that we gain access to the vault. The temple priests stubbornly refuse to assist us. You are perhaps reluctant out of loyalty to the Oracle. We have someone to help convince you otherwise. Quiet! No tu oczywiście wiem i pamiętam, co się wydarzy, więc nie będzie to dla mnie żadnym zaskoczeniem. I dlatego wiem, że Bajek się mści. Ale nie znam historii tych frajerów tutaj, wszystkich dookoła.
Taki twardziel dwa stopnie naraz bierze. See that no one comes in. Okemu, are you hot? Go ahead, try it your way. I'll leave my son out of this! Your son has something to explain to you. Would the Ibis show him the orb? We believe we need this to enter the vault. This is a waste of time! The boy is frightened, it's all right. Papo, they need you to tell them about the vault. They need to know how to use this. As Major, you must have some clue of your legend that explains its use. I don't know anything about this vault! Please leave my son out of this! Lord, the Pharaoh has been aroused. He insists. He will be discovered. Quickly! Talk to your son. If the vault isn't open when we return, you'll never see him again. Papa! I did what you said, but... It's all right, son. No? Papa, I can get it to you. What? No! Kremu, don't! They're going to hurt us. Kremu, they... Kremu! This foolish waste of time! Kremu, Kremu! Out of time? Tell us! No, I don't know. We must go now. I will cut the heart from the boy. No, wait! He will never know the afterlife. No, I will tell you! No! We're going for time! The snake takes that as your answer. Yeah! No! No! Help! We thought you were dead. You could not even save your own son. You are no one. Bayek of nothing. Father to nobody! And here is your nobody! May the Hidden One greet you. The Lord of the Duat awaits. Well done, my friend. Our hero returns. You brought joy to Siwa. I should get to Alexandria. I need to see Aya. Don't be in too much of a hurry. Siwa will always need its Magi. But you are the protector here now. I'm always pleased to help. Come see me when you are set and you are ready to go. We will drink beers to our friendship, huh? To mi się kojarzy, że wcale nie będzie ostatecznie aż takim dobrym kolegą, nie wiem. Dobra, questior zrobiony, no co, no spadamy, nie? Nic więcej mnie tutaj raczej. Nie czeka, przytrzymaj, by śledzić i... Raczej nic nowego się nie pojawiło, upewnię się tylko. Otóż to...
Ale w sumie dobra, skoczmy sobie jeszcze do kuźni i do... I do tkacza, zobaczmy czy mają może coś tam do zaoferowania. W sensie no w kuźni wiem czego się można spodziewać, ale nie pamiętam czego się można spodziewać po tkaczu, więc... Więc bardzo chętnie sobie zobaczę. Siemano. Kup, sprzedaj, dobra, co mogę kupić? Ciuszki, ale to tylko ten wygląd ma znaczenie, nie? Czerwone bóstwo, wojownik masajski. Błękitny kolor niebios. No takie średnie, jeśli mam być sprzedy. Średnie, jeśli mam być szczery, o to mi chodzi. Sprzedaj niepotrzebne przedmioty. Bardzo chętnie. Tona pieniędzy. Dobra, dzięki. Idę do kowala. U kowala mogłem ulepszać rzeczy do mojego poziomu, dobrze kojarzę? O właśnie, ulepsz. Albo nie, właściwie to sprzedaj. Rzeczy, z których nie korzystam, czyli domyślam się, że nie ma ich tu wylistowanych. Nie, jest E, jeśli go mam wyciągniętego. Dobra, no sporo mam tych rzeczy i są mi niepotrzebne, więc sprzedaj. To sobie zostawię, bo może będę w stanie mu podnieść... A co ja mam teraz? Aha, to właśnie. A to nie, dobra, to nie, to sprzedam. Very well, my friend. To wszystko, wyjazd. You find such interesting things, Bayek. Very well, my friend. Łuki też, wyjazd. Tarczę muszę sobie przejrzeć, bo... Nie jestem pewien. Dobra, ulepsz i mogę ulepszyć rzeczy... No dobra, tylko do mojego poziomu, a nie mogę im na przykład dorzucić szansy na krwawienie, nie? Ulepsz za 250. No dobra, zobaczymy, co to zmieni. No nie, po prostu poleciał wyżej i tyle. No dobra, no poulepszajmy sobie rzeczy, z których korzystam. Bo czemu nie? I teraz tak, wyposażenie. Te tarcze bym chciał zobaczyć. Lekka tarcza, oto twój demon stróż. Lekka tarcza projektu macedońskiego dowódcy, ułatwiająca szybkie przemieszczenie się oddziałów. No okej, okay, no to możemy ją sobie zostawić, a tamte sprzedać. Dobra, upgrade'y właśnie, upgrade'y można wykonać. Tu mi brakuje drewna, tu mi też brakuje drewna, tu mi brakuje twardej skóry, okej. Okay. Odzienia wierzchowce. No dobra, to weź nam jeszcze ulepsz te tarcze. Do mojego poziomu. Sprzedam ci te dwie tarcze. No i tyle. Zrobione, zaraz wracam. No dobra, to jeszcze zdolności? Coś mi tu wpadło? Nie, nie mam. Jestem bardzo blisko, ale nic więcej nie mam. Cele, ekwipunek, a tu co mam niby? Aha, mam ten. Figurka Kemu, artefakt wyroczni i... Aha, i papirus z tym. No dobra, okej. No to co? No to spadamy stąd, nie? Wszystko zrobione. Niczego więcej się tu nie dowiem, nie nauczę, bardziej ludziom już nie pomogę. Więc się stąd po prostu zawijamy. Do Aleksandrii, ale po drodze chyba będziemy jeszcze w jakiejś mniejszej miejscowości, z tego co pamiętam, tam też będzie parę rzeczy do zrobienia. Chyba. No dobra, no spadamy. Możesz tu później wrócić, dzięki za informację. Jest wręcz kluczowa. There are others to whom I must deliver justice. Especially the one known as the Snake. How will you find these men? Aya has been tracking them in Alexandria. I must find her. She said she would be visiting her cousin at the Great Library. Great Library? And she said if you are coming to tell one word. Serapis. Serapis? The god that Greeks and Egyptians share. Of course, I see. And Bike. Do something about that beard. Goodbye, my friend. Chyba śnisz. Mam wyglądać tak jak ty, panie Zapałka?
Pewnie zazdrości, bo jemu nie rośnie, na takie... Co, shit? Wysypało mi grę. Usłyszałem tylko, oh shit, i dostałem pulpit. Layla, are you with me? Habibti. I told you not to call me that. Thing is, the fastest way to get your attention is to piss you off. I'm paying attention. Okay, you need to take a break. The Animus is rejecting you. I'm fine. Yes, but your kidneys aren't. Go add more cyclosporin before they shut down. Yes, Nurse Geary. That's Medical Officer Geary to you. So? How did it go? My mods are holding. Subject's memories are perfectly clear. If this doesn't convince Abstergo to give me a place on the Animus Project, nothing will. Amazing! Who do you have in there? His name is Bayek of Siwa. The death of his son turned him into a killer. Think you'd be of interest, Abstergo? Don't start. You know, they're not gonna be happy with how he handled this assignment. They know I don't work by the book. Well, this time you lit the book on fire and then stomped on it. Anyway, none of this will matter if you're comatose. Now go get that cyclosporin. Czyli rozumiem, że to jest jakaś tam pani, nie wiem, archeolog, powiedzmy, jeździ po grobowcach i wpina ciała, które znajdzie do Animusa i albo trafi na Bayeka, założyciela tego Bractwa Asasynów, albo trafi na chłopa farmera po prostu, który całe życie robił w polu. Jednak zapytanie, egipskie tajemnice, utajnione badania naukowe, ukryte komory w piramidach, czy zbudowali je przybysze z innej planety? Może prekursorzy, co? Rzucamy światło na tę legendę i publikujemy dowody, ślady starożytnych technologii, połączenie z bogami czy z obcymi, nie przegap! Bla, bla, bla. Dobra. Got the cyclosporin. 2cc should do it. Don't forget the alcohol wipe. I wish I was there to help. You do a good job looking after me, even from the hotel. And I know how you like your aircon. No tak, chcę wrócić do Animusa. Going back in. This is so badass. Be careful. Po to tu kurde jestem. No, Animus przeszedł sporą drogę. W ogóle tak, ona chce się dostać do Abstergo. To skąd ona ma sprzęt Abstergo? czy już są ogólnodostępne, tak jak to było w tam Black Flagu chyba, żeby reklamowali nowy system inforozrywki? Ograj życie swoich przodków i tak dalej. Tak naprawdę chodziło o szukanie informacji. ...48 rok przed naszą erą. No to tak, no tu piramidy były już zabytkiem w tym czasie. To tak odnośnie tego, co się zastanawiałem chyba w poprzednim odcinku. Muszę chronić to wielkie miasto. Aleksandria jest, gdzie snake thrives and Aya lives. Muszę znaleźć ich both. Nyamu. Home to my old friend Menehet. Dobra, jakieś próby, ale tu jest 40 poziom, 8 km stąd. Nie, nie, nie. Takich rzeczy to my robić nie będziemy. No tak, zapomniałem, jak ogromna jest to mapa. Dobra, skoczylibyśmy sobie tutaj. Nie. Tu mi się nie chce. Tam będzie jakiś obóz bandytów. No dobra, to podjedźmy. Właśnie sobie przypomniałem. Odszukaj uczonego Merkesa, sekrety pierwszych piramid. Dużo questów tutaj powpadało. Ja w ogóle jakieś... O, spotkaj się z kapłanem w świątyni Sekhmet w Jamu. Nie wiem, gdzie to jest. Ale sugerowany poziom 6 i to całkiem niedaleko. A to jest tutaj? No prawie, no chciałem jechać tu, ale to jest tu. Dobra, to sobie zaznaczę. Bo to będziemy robić na pewno. God's here, a vigilant. Siódmy. To
to może być wyzwanie. Chociaż widzę, że full headshot robi robotę. Pod warunkiem, że trafię. Jazda! No, to przyjechałem. A to jest pan kapitan, no dobra. Okej. Okay. Pan kapitan jest dead. Uważaj, bo się spalisz, kolego. Oni mnie nie widzieli? No dobra. Dobra, tu się pobronimy. Rozkubany, dwie szybkie strzały mi posłał. Ciemano. Ała. Dobra, czyli siódmy to też jeszcze nie tak źle. Opędzlujmy jeszcze, co jest do opędzlowania. Cele lokacji. Coś tu było? Podnieś pochodnie. Aha, no ale mam chyba swoją, nie? No właśnie. Taka delikatna sugestia, że przyda nam się tutaj pochodnia. Złota nigdy dość. No dobra, już najpierw przeszukaj, chciałem najpierw przeczytać, ale dobra. O, podwójny miecz, właśnie, tym też chciałbym się zainteresować. Mobare, wysyłam do ciebie paczkę, znajdziesz w niej kilka tuzinów ksiąg umarłych, które udało nam się ukraść. Masz znaleźć ich właścicieli i zażądać sowitej zapłaty za ich zwrot. Ale rób to dyskretnie, nie chcemy, żeby dowiedzieli się o tym świątynni kapłani. No to wam biznesik nie wyszedł niestety. Cóż mam wam powiedzieć? Dobra, to ja bym sobie sprawdził wyposażenie i ja bym sobie spróbował siostrami, nożycami powalczyć. O, czy to by była jakaś karawana, która by mnie interesowała? Nie, ale tam jest karawana, która by mnie interesowała. Mogę pożyczyć? Mogę. Dawaj, koniu! Jedziemy po złoto. Już wolałbym materiały, no ale... No da, no. No nie wyszło. Pstryk. I pstryk. I nara. No, konikiem się chyba trochę lepiej jeździ. Albo mi się wydaje. Stuwa, no dobra, to powiedzmy. Dobra, zawijamy się. Tu też jakiś konwój? No i przewozi drewno, a mi by się drewno przydało, dobra. O, jeszcze to sobie załatwiłem. W sumie będziemy zaraz kończyć, więc może nie będę zaczynał już fabularnie, nic dalej. Tylko po prostu sobie tutaj wjedziemy do miasta, pozbieramy co nieco i... Jezioro Maretois. Jeden. Drugi. Myślę. I trzeci. Te mogę przeszukać z konia? Uuuu, to zajebiście. Oj, burza piaskowa. Burza psia krew. Let's keep my mouth closed. No to przerąbane tu mieliście, muszę przyznać. Dobrze, że akurat do miasta dojechałem. W miarę coś tu widzę. Chociaż chyba nie, bo wlazłem na jakieś kurna pola lawendy. Czyli cholera wie czego. Dobra, no bardzo chętnie się spotkam z kapłanem, ale nie wiem, gdzie on jest, bo nic nie widzę.
Dobra, tu jest jakaś szersza droga. No dobra, to z kapłanem się spotkamy w następnym odcinku, bo na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, hejpa!